Wrzesień, rok 1939. Naziści rozpoczynają na Pomorzu operację mającą na celu w głównej mierze eksterminację polskiej inteligencji. Za miejsce zbiorowej kaźni wybierają Las Szpęgawski, położony niedaleko Starogardu Gdańskiego. Brak osiedli ludności oraz miękki teren sprawia, że to miejsce zmienia się w krwawy pomnik zbrodni wojennych. Dziś odbywają się tu uroczystości mające na celu upamiętnić tragiczne wydarzenia sprzed lat. Co roku w trzecią niedzielę września spotykają się w tym miejscu samorządowcy, spotykają się mieszkańcy Kociewia, spotykają się przedstawiciele różnych instytucji. Przybywa również licznie młodzież po to, żeby uczcić pamięć osób, które 79 lat temu w tym miejscu straciły życie. 22 września odbyła się pierwsza masowa egzekucja. To były osoby ze szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. Było ich dokładnie 88. Ta liczba jest znana. Motywuje fakt, że na uroczystości licznie zjawiła się młodzież. Niektórzy jako delegacje szkolne czy harcerskie, inni przybyli uczcić pamięć ze swoimi rodzinami. Po latach emocje gasną, ale pamięć musi trwać. Przypominamy. I dba szkoła tutaj, żeby dzieci właśnie co roku były, przybywały na takie miejsca, na takie wydarzenia. Z naszą drużyną harcerską przyjeżdżamy tutaj co roku, ponieważ został tu zamordowany ksiądz i poseł, ksiądz Stanisław Hoffman z Pińczyna. W tym roku obchodzimy 79. rocznicę tego bestialskiego mordu. Cieszę się, że jest tutaj sporo młodzieży. Cieszę się, że reprezentują szkoły, reprezentują różnego typu organizacje i ta pamięć w nich również jest. Młodzież powinna wiedzieć o tym, co tutaj się wydarzyło i przekazywać to kolejnym pokoleniom. Tak, abyśmy budowali społeczeństwo oparte na pokoju i wzajemnym poszanowaniu. W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele Bractwa Kurkowego, którzy poza corocznym uczestnictwem propagują jeszcze inną formę pamięci. Mamy grób zbiorowy. Po prostu dbamy o niego. W różnych uroczystościach po prostu przychodzimy, odwiedzamy, znicze zapalamy. Między wrześniem 1939 a styczniem 1940 roku w Lesie Szpęgawskim zginęło około 7 tysięcy osób. Choć SS próbowało zatrzeć ślady po szpęgawskiej zbrodni, losy plączącej się historii przedostały się przez zasadzone na mogiłach drzewa. Prawda została odkryta i teraz nasza kolej, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski. Polecamy również zobaczyć 10-lecie Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego oraz akredytacja dla Kociewskiego Centrum Zdrowia. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.